Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do drugiej niedzieli Adwentu. Uśmiecha się do nas dyskretnie Święty Mikołaj, bo drugą niedzielę Adwentu będziemy przeżywać 6 grudnia. Najpierw uwaga wstępna. Myślę, że ważna. Do tych, którzy oglądają msze święte nabożeństwa przez internet, zachęcam, by do tego stanu się nie przyzwyczajali. Nie uważali już ten stan za jakiś taki normalny. Niech to będzie czas przejściowy. Chciałbym was budzić wielką, wielką tęsknotę za Kościołem, za Eucharystią, za bliskością z Jezusem. Rozumiem, że w pewnych kwestiach jest to czas przejściowy. Ktoś jest na kwarantannie, ktoś z przyczyn zdrowotnych zostaje w domu, lękając się zakażenia. Ale nie przyzwyczajajmy się do tego stanu. Jezusowe serce pulsuje miłością, pulsuje bliskością, zaprasza do więzi. Myślę także, że przed ekranem bardzo trudno o skupienie, bardzo trudno o doświadczenie sakralności wydarzenia, nadzwyczajnego wydarzenia, bo dzieci baraszkują, bo ktoś się nudzi, a ktoś chce pić, a ktoś rozgląda się za telefonem. Także myślę, że są różne sytuacje, okoliczności, które temu nie sprzyjają. Tym bardziej niech to będzie zachęta do wspólnoty, do bliskości z Jezusem, do głębokiego pragnienia żywej obecności w Kościele. Przechodzę do czytań, przechodzę do Ewangelii. Usłyszymy początek Ewangelii Marka, wiersze od 1 do 8. Tym, który nas przygotowuje na przyjście Pana, jest Jan Chrzciciel. Główną postacią jest Jan Chrzciciel, prorok przed Panem, prorok, który przygotowuje drogę. Prorok, który zaprasza nas do pewnych postaw, zwłaszcza myślę o takiej postawie surowości życia, dystansu do życia, jakiegoś postu, martwienia, żebyśmy się nie poddawali obżarstwu, żebyśmy nie oddawali się chciwości. Piękna modlitwa była w pierwszą niedzielę Adwentu, modlitwa kolekty, modlitwa przed czytaniami, abyśmy mądrze oceniali rzeczy doczesne. Jako przejściowe, jako te, z którymi dysponujemy, ale dla dobra innych. Mądrze oceniając rzeczy doczesne, abyśmy doceniali wieczne. Wciąż przecież jesteśmy Bożymi ludźmi, wciąż zmierzamy do domu Ojca. Wciąż Jezus jest jedynym, najważniejszym skarbem. Wciąż cnoty teologalne, wiara, nadzieja i miłość są tymi pryncypiami, które budują nasze życie i kiedyś zadecydują o życiu wiecznym. Ta miłość do rzeczy nadprzyrodzonych, ta pasja rzeczy duchowych, spraw wewnętrznych, niech będzie w naszym życiu. I później, zwłaszcza w małżeństwie, w rodzinie, ułatwiajmy sobie to zadanie. To jest główne zadanie. Modlitwa małżonków, modlitwa z dziećmi, katechizacja dzieci, uświęcenie, wdrożenie, że praca, codzienność, sumienne wypełnianie obowiązków, zadań, jest takim naturalnym budowaniem świętości, przykładanie się do tego, serdeczność, cierpliwość, konkretna miłość bliźniego. O tych konkretach miłości bliźniego słyszeliśmy w niedzielę Chrystusa Króla. Kto jest głodny, dajcie mu jeść, kto jest pragniony, dajcie mu pić, kto jest chory w więzieniu, miejcie czas odwiedzić te osoby. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Święty Jan Chrzciciel pokazuje nam pewną też perspektywę duchową, bo chrzci w Jordanie, chrzest pokuty, chrzest nawrócenia, to są też ważne tematy, wciąż ważne nawrócenie. Mam się zmieniać, mam być lepszym, mam reflektować swoje życie, mam oceniać moje myśli, moje słowa, moje zachowania, mam zmieniać je, a więc co widzę złego, to eliminuję. Co widzę dobrego, to rozwijam wciąż z jakąś wielką pasją. Gdy Jan Chrzciciel chrzcił tym chrztem pokuty, ludzie wyznawali grzechy, a więc przypominamy sobie znowu bardzo ważną zasadę w naszym życiu chrześcijańskim. Comiesięczna spowiedź. Kiedyś Kościół nauczał co tydzień, tak był wychowany Karol Wojtyła, spowiadał się co tydzień jako biskup, jako papież, no i miał z czego się spowiadać. Natomiast myślę, nie przekraczajmy miesiąca. Myślę, że mogę jako kapłan
dać tą zasadę miesięcznej spowiedzi, chociaż są niektórzy, co spowiadają się co 2 tygodnie, co 10 dni. Na pewno jest to też dobre, to też jest jakaś taka miara ich sumienia. Ważne jest, że ta przyjaźń jest trwała, że wierność Jezusowi jest i jest to pragnienie Jego królowania w sercu. To pozwolenie, by Jezus królował w sercu, nie grzechy, nie słabości, ale On sam z łaską, z żywą obecnością. Dalsza perspektywa, o której mówi Jan Chrzciciel, to kierunek Duch Święty. Jan Chrzciciel mówi: ja chrzciłem was wodą, on zaś, Chrystus, chrzcić was będzie Duchem Świętym. Myślę o tym szczycie, który każdy powinien doświadczyć. Myślę tutaj o 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Pamiętam tę scenę wylania Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich są inne sytuacje, kiedy ten Duch Święty wstępuje. My sobie przypominamy, że na Jana Chrzciciela wstąpił Duch Święty w momencie nawiedzenia Maryi. Maryja wstępuje w progi domu Elżbiety Zachariasza. On jest w łonie Elżbiety. Następuje wylanie Ducha Świętego. Następuje taka eksplozja, huragan Ducha Świętego. Wszyscy doświadczają mocnej przemiany, głębokiego doświadczenia Duchem Świętym. Maryja w tym momencie wyśpiewuje piękny, cudowny hymn Magnificat, wielbi dusza moja Pana. Życzmy sobie tej perspektywy. Życzmy sobie głębokich tęsknot za Duchem Świętym. Życzmy sobie głębokich pragnień. Życzmy sobie Jego. Wciąż mam wrażenie, że jest mało przyzywany, mało wołany. Mało dbamy o relację z Duchem Świętym. Jest jak gdyby na marginesie życia chrześcijańskiego. Jest taka piękna modlitwa o przemianę życia. Jest litania do Ducha Świętego, modlitwa o 7 darów Ducha Świętego. Są jakieś pomoce. I myślę, że też pięknie, jeżeli samemu wzywamy Ducha Świętego, samemu prosimy. Proszę was, nie zapominajcie o Duchu Świętym. Proszę was, aby każdego dnia był przyzywany Duch Święty. Każdego dnia było to pragnienie namaszczenia w Duchu Świętym, pełni Ducha Świętego. Jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, jak apostołowie poruszali się kierowani Duchem Świętym. Duch Święty mówił: idźcie tam, tu nie idźcie, posyłam was tutaj. Duch Święty wkładał w ich usta słowa. Duch Święty namaszczał ich pięknymi znakami, na tyle, że uzdrawiali, uwalniali. Słowo Boże było potwierdzane znakami. Pragnijmy takiego Kościoła namaszczonego, pełnego mocy. Pragnijmy Kościoła, który dba o tych nieporadnych, grzesznych, słabych. Dbajmy o charyzmat proroczy, aby każde słowo kierowane do drugiego człowieka było od Ducha Świętego. Dbajmy o to, żeby Duch Święty, ożywiciel, Duch Święty, pocieszyciel był w naszym sercu, był we wspólnotach, był w Kościele. Duch Święty zaprasza do pewnego liderowania, do pewnego prowadzenia pewnych inicjatyw, dzieł. Na pewno dzisiejszy czas Kościoła to nie jest tylko czas duchownych, liderów duchownych, ale to jest też czas liderów świeckich i myślę, że to jest też wołanie do świeckich. Myślę o was, ludziach świeckich, jak takim olbrzymie, który śpi. Zwłaszcza jak patrzę na was z perspektywy ołtarza. Teraz jest pandemia, jest ograniczona liczba osób, ale myślą, sercem jestem z pozostałymi setki tysiące osób. Setki tysiące. Ja mogę być w koncelebrze z kimś, załóżmy jest 2 kapłanów, gdzieś tam jeszcze 2 innych na plebanii, 4 osoby, a tutaj, tak myślę o Kościele, setki osób, gdzie każdy, gdy wejdzie na drogę Bożą, promieniuje świętością, promieniuje Duchem Świętym. Myślę, że to są wciąż wezwanie do świeckich o to promieniowanie, o tę autentyczność, zaangażowanie się w sprawy Boże i prowadzenie dzieł świeckich, tak przepraszam, że tak powiem, dzieł świeckich, przepojonych Duchem Bożym. Praktycznie powinienem powiedzieć, że nie ma dzieł świeckich, prawda? Na konferencji pewnej tu się powiedziałem, że nie powinno tak być, nie? Że coś jest sakrum, a coś jest profanum. Tylko właśnie te profanum my uświęcamy, my czynimy to też dziełem Pana Boga.
końcowe słowo do Was, końcowa refleksja to ogromna, ogromna pokora. Szalenie podziwiam Jana Chrzciciela, który jest liderem, jest przewodnikiem, jest kimś, kto skupił wokół siebie uczniów, ma taki autorytet. Raz mógłby powiedzieć, jestem Mesjaszem, niektórzy tak uważali, i jakiś blichtr by się zatoczył wokół niego. Jest to niezwykłe powiedzieć, pokazać na Pana Jezusa, powiedzieć, oto Baranek Boży, oto Baranek Boży. Wyobraźcie sobie trenera, który trenuje pewną drużynę, choćby w piłce nożnej. Trener podchodzi do zawodników, pokazuje innego mężczyznę, z imienia, nazwiska mówi ten.